krakowscy reżyserzy w kinie studyjnym Sphinx. To jest cykl spotkań organizowany wspólnie przez Ośrodek Kultury Norwida i Krakowski Oddział Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Widzowie Sphinxa mają okazję spotkać tutaj twórców, którzy w bardzo różny sposób związani są z Krakowem. Mieszkają tutaj i tworzą tutaj, albo urodzili się w tym mieście, albo po prostu robią filmy o Krakowie. Także to określenie krakowscy reżyserzy jest bardzo pojemne. Nosiłem się z takim zamiarem zrobienia takiego filmu Lekcja patriotyzmu. No niestety telewizja nie jest tym zainteresowana, bo to właściwie nie będzie specjalnie oglądane, a poza tym teraz w większości to są filmy, które mają na siebie zarobić. Wcześniej takiego momentu nie było. Także mam nadzieję, ponieważ teraz akurat tak się kumuluje szereg rocznic, a my w Polsce zawsze jesteśmy od rocznicy do rocznicy, albo od wyborów do wyborów, nie? No to w związku z tym jest szansa, że jakieś pieniądze się znajdą. Gościem pierwszego spotkania był dokumentalista, pan Jerzy Ridan. I wtedy mieliśmy okazję przeżyć też małą, bardzo sympatyczną uroczystość, ponieważ panu Ridanowi została wręczona odznaka honoris gratia, czyli odznaczenie przyznawane przez prezydenta miasta Krakowa, szczególnie zasłużonym dla tego miasta ludziom kultury. Chcę podziękować panu Jerzemu w sposób szczególny za to, co zrobił dla Huty, co zrobił dla Krakowa. A uczynię to w imieniu pana prezydenta Majchrowskiego, który tych naszych mieszkańców, bo mogę tak nazwać, którzy szczególnie wiele zrobili dla naszego miasta, odznacza jedyną nagrodą, która jedynym odznaczeniem, które można otrzymać li tylko w Krakowie, naszą honorową odznaką honoris gratia. Jeżeli pan pozwoli, w obecności wszystkich, to uważam. Po 29 latach spędzonych jako zatwardziały warszawiak mieszkam w Nowej Hucie i muszę powiedzieć, że jest to doświadczenie o tyle fajne, że jak tutaj mieszkam rok, to nie czuję, że się wyprowadziłem z Warszawy. Tutaj jest jakiś taki tygiel, jest taka cała masa wydarzeń po prostu. Wszyscy się tą Hutą w jakiś sposób zajmują, co jest z jednej strony bardzo fascynujące i bardzo takie popychające do roboty. Ja się w zasadzie zajmuję pisaniem tylko i wyłącznie króciutkich opowiadań. Pierwszą książkę swoją wydałem w 2006 roku i do jej napisania, albo w zasadzie do pisania zachęcił mnie Sławomir z Huty, którego na dobrą sprawę poznałem na żywo chyba jakiś miesiąc temu dopiero, a to się zdarzyło jakieś 5 lat temu, kiedy ja znalazłem jego maila w sieci i mu wysłałem jako taki małolat pragnący pisać swoje opowiadania i Sławek po 20 minutach mi odpisał na maila, powiedział, że je kanapkę, ale zaraz przeczyta i przeczytał i powiedział, że jest okej, okay, tak w skrócie mówiąc, żebym dalej tam z tym działał. Minusy. Kto w tym domu odpowiada za papier toaletowy? Mój syn pojawił się z dużym kajetem, co zapowiadało minus. Ja, odpowiedziałem w zasadzie zgodnie z prawdą. Minusik. A mogę znać uzasadnienie? Tak, podetknął mi rubrykę do podpisu. Chodzi o to, że kupujesz szary papier za złoty 50. Nie odpowiada mi to. Postanowiliśmy wspólnie z innymi firmami działającymi na terenie tej sfery, strefy gospodarczej, na której jest między innymi ArcelorMittal Poland, a jest nas w sumie około 100, czy ponad nawet 100 firm, wspólnie zrobić coś dla środowiska naturalnego, wspólnie zrobić coś dla mieszkańców. Wiadomo, że żadna działalność gospodarcza nie jest obojętna dla środowiska naturalnego, natomiast wiadomo również, że wspólnie można zrobić więcej. I po to właśnie jest to forum, po to, żebyśmy przekazywali informacje, przekazywali doświadczenia i wspólnie wypracowali coś, co byłoby i korzystne, i dobre dla mieszkańców. Wprowadziliśmy instytucję Green Officera. Green Officer jest osobą, która będzie tą osobą pierwszego kontaktu z mieszkańcami. Ale nie chcemy tylko czekać na interwencje czy sygnały od mieszkańców. Również wychodzimy do mieszkańców. Green Officer będzie uczestniczył
we wszystkich posiedzeniach rad dzielnic, będzie rozmawiał z mieszkańcami, ale będzie również tą osobą, która będzie koordynowała i jakby spinała działania wszystkich firm działających tutaj na terenie tej strefy gospodarczej. Inicjatywa organizowania cyklicznych spotkań dotyczących problemów, tutaj, jakie nurtują mieszkańców Nowej Huty wokół zakładów zlokalizowanych po dawnej hucie, jest bardzo cenna. Jawność życia publicznego z pewnością pomaga przy rozwiązywaniu problemów, a ponadto wskazuje na sprawy, które mogą być kłopotliwe, a wtedy będzie łatwiej dojść do sedna sprawy i je rozwiązać. Thank you.